Dzień dobry, Tomasz Chojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, burmistrz Głuszycy, Roman Głód. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze. Rozmawiamy 2 lata po wyborach samorządowych, w których wygrał pan z 85% poparciem. Pamięta pan 2 lata temu, co było największym problemem, kiedy rozpoczynał pan swoją drugą kadencję w Głuszycy? Tak, oczywiście, cały czas to pamiętam, co jest jakby dużą bolączką naszego miasta. A więc ten pierwszy rok po wygranych wyborach, no, intensywnej pracy i ustalania nowych jakby strategii działania na tą kadencję. Mamy to mniej więcej nakreślone, wiemy, co chcemy robić, wiemy, czego oczekują od nas mieszkańcy. Realizujemy to sobie cały czas na bieżąco, no ale wiemy też, że przychodzi marzec, przychodzi pandemia. No właśnie, jak rozpoczynał pan kadencję, raczej nie myślał pan o koronawirusie. I nie myślał pan na pewno, że będzie to jeden z większych problemów, z jakich trzeba będzie się zetknąć. Powiem tak szczerze, no myślę, że nikt z nas nie myślał, że to aż będzie tak wielki problem. Bo po pierwsze mamy tutaj problemy zdrowotne wielu mieszkańców, ale po drugie mamy problemy gospodarcze wielu mieszkańców. Nagle pojawiło się bezrobocie, utrata pracy. Mamy sygnały o tym, że zamykają się firmy. Mamy prośby naszych mieszkańców o zwolnienie z podatków. Widzimy zmniejszone znacznie wpływy z tytułu czynszów, najmów. To są tak naprawdę realne problemy, o których nawet w najśmielszych gdzieś tam planach nie myślałem, szykując się do tej kadencji drugiej mojej. No i to są te wyzwania, które pewnie bardzo szybko zweryfikują również to, co jest do zrobienia na terenie miasta, bo pewnie będziemy za chwilę wracać do ponownego szacowania budżetu i będziemy wracać do pewnych korekt w strategii miasta, którą notabene żeśmy przyjęli w tamtym tygodniu nadzwyczajną sesją Rady Miejskiej. Ale widzę, że zespół trzeba będzie szybko powołać na nowo i niestety pewne kwestie pewnie się w tym naszym rozwoju nie znajdą. No właśnie, jak już pan zweryfikował przychody budżetowe z powodu koronawirusa? Ile Głuszyca straciła na koronawirusie? Te szacunki mieliśmy gdzieś porobione i to było około na pewno 2 milionów złotych, a więc to były te pieniądze, które tak naprawdę były całymi pieniędzmi gminy Głuszyca na to, aby prowadzić inwestycje na terenie gminy. Potem pojawiła się pomoc państwa i to też trzeba powiedzieć, że ona się pojawiła, bo zarówno te kwestie związane z inwestycjami lokalnymi, kwestie drogowe, które się pojawiły, a więc to też wpłynęło pozytywnie na te relacje budżetowe. Dzięki temu tak naprawdę dzisiaj realizujemy większość inwestycji w mieście. Z pomocą przyszły wcześniej napisane projekty, a mianowicie przede wszystkim ZIT aglomeracji Wałbrzyskiej i tutaj największa inwestycja, która obecnie trwa na terenie gminy, to jest remont nowego budynku przy ulicy Parkowej pod potrzeby nowego Urzędu Miasta, a więc tam prace są bardzo mocno zaawansowane, ale to tak naprawdę pieniądze z zewnątrz w pierwszej i w drugim przypadku te rządowe, o których nie braliśmy ich tak naprawdę pod uwagę. Po drugie ZIT, ale to jest wszystko ten. Nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłym roku, czy tak naprawdę będzie nas stać na wkład własny, bo wiemy, tak jak mówiłem, że te wpływy będą znacznie mniejsze. No właśnie, jak duże są spadki we wpływach z pieniędzy z podatków lokalnych? Powiem tak, na tym etapie widzimy, że na pewno w czynszach mamy około 20-30% już mniej w związku z tą sytuacją, którą mamy, a więc widzimy, że ta sytuacja gospodarcza dotyczy w pierwszej kolejności osób najuboższych. Po drugie, ta
tarcze pewnie rządowe, które były, spowodowały to, że firmy miały pieniądze i zaczęły płacić podatki. Nie wiemy, jak to będzie się miało teraz, czy przyjdzie znowuż blokada kraju i nie będą mogli wykonywać czy świadczyć pracy. A więc tak naprawdę, panie redaktorze, jesteśmy cały czas w przeddzień wyliczenia tego wszystkiego, jak się uda nam zamknąć ten rok budżetowy. A jak duża jest skala wniosków przedsiębiorców lokalnych o ulgi w podatku od nieruchomości, czy jakieś zwolnienia z podatków, z lokalnych opłat, z czynszów? Powiem tak, w pierwszym części roku było zdecydowanie więcej tych pism, które do mnie wpływały. Dzisiaj mogę powiedzieć tak, że głównie o ten umorzenie podatku, czy obniżenie podatku, to mamy do czynienia przede wszystkim z branżą turystyczną. Mamy inny przewoźnika, który robił w branży turystycznej i tutaj widać u niego, że on ma rzeczywiście problemy. No na pewno nasza spółka gminna, więc podziemne miasto Osówka, które również zwróciło się o to, żeby zwolnić ich z podatku, ponieważ no, nie pracowali praktycznie do lipca. Popracowali lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no i dzisiaj znowu są zamknięci, a więc tutaj też jak najbardziej będzie to uzasadnione. No i pozostała jakby ta część transportowa, bo widzę, że tutaj dużo firm transportowych, które poprosiło o częściowe umorzenie tego podatku, bo jednak gdzieś ten transport pewnie w tym czasie, kiedy gospodarka stanęła, nie odbywał się na takim poziomie, na jakim sobie zakładali. Generalnie, jak pan ocenia, jak koronawirus obchodzi się z Głuszycą? Z jednej strony zdrowotnie jest to problem. Mamy dużo zakażeń rzeczywiście. Mieszkańcy chorują. Sporo mieszkańców jest w kwarantannie. A więc pod tym względem jednak Głuszyczanie są osobami bardzo mobilnymi, przemieszczają się, pracują w różnych rejonach naszego województwa i nie tylko. I widzimy efekt, że jednak ten koronawirus jest w Głuszycy. Sami państwo wiecie, że dwa razy byłem w kwarantannie, a więc miałem kontakt z takimi osobami. Mamy dzisiaj kilka przypadków, jeden przypadek w Urzędzie Miasta, jednostkach organizacyjnych podległych gminie również, a więc przedszkole, a więc szkoła, a więc tam były przypadki zakażenia. To jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest ta gospodarcza, która tak naprawdę myślę, że w grudniu będziemy widzieli, co się tak naprawdę dzieje, kiedy pospływają do nas wszystkie sprawozdania i będziemy widzieli tak naprawdę, jaka jest skala problemu, którą będziemy się musieli na pewno zmierzyć w przyszłym roku i ten przyszły rok 2021 tak naprawdę to będzie tym rokiem kluczowym, jak koronawirus wpłynie na budżety nie tylko gminy Głuszyca, ale tak naprawdę wszystkich polskich gmin, bo to będzie tak naprawdę weryfikacja tego, co miało miejsce w roku 2020. Panie burmistrzu, czy boom na nieruchomości w Głuszycy, jaki rozpoczął się kilkanaście miesięcy temu, czy on nadal trwa? Czy koronawirus jakby nie wstrzymał tej, nie pogorszył tej atrakcyjności Głuszycy? Boom nadal trwa. Nadal mamy wielu chętnych, którzy nabywają nieruchomości, zarówno nieruchomości, które są wyprzedawane, czy które są w przetargach organizowanych przez gminę, ale również na rynku tym wtórnym od osób prywatnych. Widzę, że coraz więcej tam powstaje z działkami, które są do nabycia, a więc ten boom trwa. Nie wiem, ile on potrwa, bo to też jest bardzo trudno mierzalne. Myślę, że to też jest efekt pewnej pracy, która została wykonana przez ostatnie lata, aby zmieniać wizerunek gminy. Po drugie, na pewno pomógł koronawirus, a więc ludzie z dużych miast, z dużych aglomeracji zauważyli, że jednak warto mieć dom na uboczu, gdzie jest kawałek
działki, ogródka, gdzie tą kwarantannę można zupełnie inaczej spędzić, a nie w bloku z wielkiej płyty, w mieszkaniu, które ma 40 kilka metrów i cała rodzina nagle pozostaje na tej kwarantannie. A więc to na pewno też były czynniki, które wpłynęły na to, że nieruchomości w Łuczycach cieszą się takim dużym popytem. Pewnie to jak w bankach, a więc bardzo niskie oprocentowanie lokat spowodowało również to, że częściej Polacy zerkają w stronę inwestycji zatytułowanych nieruchomości, a więc myślę, że to jest tak naprawdę bardzo złożone zjawisko, które, tak jak pan powiedział, miało miejsce i ma cały czas na terenie gminy Głuszyca. Ta duża aglomeracja, z której uciekają ludzie do mniejszych, pięknych gmin gdzieś na obrzeżach, to ma pan na myśli głównie Wrocławian, tak? Bo jakby przy sprzedaży większości działek uczestniczyłem osobiście. No i zawsze był czas, żeby z tymi ludźmi porozmawiać, jakby taka szybka analiza tego, co nimi kierowało, że akurat gmina Głuszyca, że tutaj nabywali nieruchomości. To przede wszystkim to, że natura, świeże powietrze, piękne widoki, stosunkowo mało ludzi. A więc te wszystkie nieruchomości, które były proponowane, one jednak były na uboczu miasta, blisko lasów, dużo zieleni, a więc to powodowało tak naprawdę, że oni wybierali akurat gminę Głuszyca, ale również cena, tak? No nie ukrywajmy, że ta cena za nieruchomość w gminie Głuszyca, a w podwrocławskiej, którejś z gmin jest zupełnie inna, różna. Ma pan coś jeszcze do sprzedania? Nie, no cały czas kupujemy kolejne 5 hektarów, dzielimy i myślę, że w przyszłym roku będzie to kolejny łakomy kąsek dla wszystkich tych, którzy chcą zamieszkać w gminie Głuszyca. Ile teraz metr kwadratowy gruntów w gminie kosztuje? Ja panu powiem tak, no średnia działka w granicach 900 do 1100 metrów kwadratowych to jest koszt w granicach 40 tysięcy, cena wywoławcza netto. I do jakiego pułapu dochodzą podczas licytacji, przetargu, No były negocjacji? takie, które do poziomu 100% ceny wywoławczej. A więc im działka była bardziej atrakcyjna, a ta atrakcyjność polegała na tym, że to była im wyżej, im bardziej skrajna, to okazywało się, że była bardziej droga. I koronawirus w tych transakcjach nie przeszkadza. Nie przeszkadza. To też, no, panie redaktorze, rozmawiamy, to też uratowało w jakimś stopniu budżet gminy Głuszyca, bo to wpływy do budżetu, tak, dochody własne i tutaj rzeczywiście tych pieniędzy również sporo z tych sprzedaży. Dlatego też ten rok w gruncie rzeczy nie jest aż tak zły, ale mógłby być lepszy, gdyby nie koronawirus. Dziękuję bardzo. Roman Głód, burmistrz Głuszycy, był dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu, Panie Redaktorze.